Czas na kolejną odsłonę. Rozmawialiśmy już o brzmieniu, rozmawialiśmy o rytmie. Czas na kolejny element dopełniający wielką trójcę umiejętności profesjonalnego gitarzysty – artykulację. Artykulacja. W tłumaczeniu encyklopedycznym mówi się po prostu o ożywieniu dźwięku. Jest to szereg czynności, które muzyk wykonuje, żeby dźwięk był ciekawszy, żeby nabrał określonego wymiaru sonorystycznego. Tak naprawdę chodzi o to, żeby z naszego dźwięku białego, czyli takiego, który jest wydobyty w sposób właściwy, o czym już mówiliśmy na początku, zrobić coś więcej, żeby to było coś indywidualnego, dopasowanego do charakteru utworu, do tego, w jaki sposób widzi to kompozytor. Bardzo często artykulacja, zwłaszcza w utworach klasycznych, jest szczegółowo opisywana. W tym, co my gramy, w muzyce rozrywkowej, jazzowej, w improwizacji, element artykulacji jest niesłychanie istotny i raczej zazwyczaj jest traktowany nieco bardziej dowolnie, ale również on występuje. Jeżeli gramy jakąś piosenkę, to zazwyczaj pracując nad uczeniem się danej partii, tą artykulację również w momencie pracy nad nią wymyślamy po prostu. Później staramy się ją powtórzyć, pewne partie zostają już jako partie wiodące i trudno sobie wyobrazić pewne utwory kanoniczne muzyki rozrywkowej czy jazzowej, które byłyby grane inną artykulacją niż zaproponował to wykonawca czy kompozytor. Zmierzam do pewnej kwestii dotyczącej tego, że artykulacja może spowodować, że znów to, co gramy, niezależnie od tego, czy jest to bardzo proste, czy bardzo trudne, może spowodować, że będzie to brzmiało po prostu profesjonalnie dobrze. Znany przypadek sytuacji, kiedy trzeba nagrać na płytę kilka prostych akordów i to takich, które wydawałoby się, że każdy w zasadzie mógłby je zagrać, a bierze się do takiego zadania profesjonalnego muzyka, który właśnie zagra to dobrym rytmem, dobrym brzmieniem i dobrą artykulacją.
Zagrałem wam na początku utwór. Posłuchajcie samej ścieżki instrumentalnej, tylko gitary, bez podkładu. Popatrzcie, co ja tam robiłem, jeżeli chodzi o sprawy artykulacyjne. Bardzo wiele różnego rodzaju sposobów artykulacji. Artykułować możemy dźwięk zarówno pracą lewej ręki, jak i pracą prawej ręki. Jeżeli mówimy o pracy ręki lewej, mamy do czynienia z takimi możliwościami, jak na przykład legato, czyli granie po prostu bardzo łączonego dźwięku. Możemy zagrać również te dźwięki bardzo krótkim staccato, skracając je znacząco. Legato, staccato, portato, różne określenia klasyczne wywodzące się z terminologii włoskiej, wiadomo. Możemy nutę wibrować, różnego rodzaju vibrato. Vibrato klasyczne, vibrato bluesowe, czyli klasyczne takie, gdzie, dla przypomnienia, gdzie struna jest nieruchoma, natomiast pracuje ręka, dłoń, dźwięk artykułując. Widzicie? W zasadzie aż do łokcia. Bądź vibrato bluesowe, gdzie struna drga i jest przesuwana w stosunku do progów. Idąc do ręki prawej, do pracy prawej ręki, tu mamy, wbrew pozorom, wydawałoby się, że niewiele, ale moim zdaniem bardzo wiele możliwości ożywienia, artykułowania dźwięku. Pierwsza rzecz to jest miejsce, w którym uderzamy. Coś, o czym my często zapominamy podczas grania na gitarze elektrycznej. Szukamy jednego miejsca. Ja jestem zwolennikiem grania takiego, gdzie będziemy grali w różnych rejestrach brzmieniowych. Pamiętajmy o tym, że rejestr neutralny znajduje się mniej więcej między przetwornikami. Tutaj jest dźwięk. Zaczynamy szukanie artykulacji. Jeżeli rękę przeniesiemy w kierunku gryfu, mamy rejestr cieplejszy. Idąc w kierunku mostka, są rejestry. To należy wykorzystywać. Do czego to się może przydać? Może się to przydać w sytuacji, kiedy na przykład nasze struny basowe są nieco ciemniejsze, bardziej dudniące. Przesuwając rękę w kierunku rejestru ostrzejszego, możemy wyrównać barwę tych strun w stosunku do strun wiolinowych. Prawa ręka artykułuje także poprzez różnego rodzaju tłumienia, mutingi, jak również, co ja używam w zasadzie non-stop i jest to pewien mój koncept, oczywiście nie mój do końca, ale coś, co ja używam i uważam, że jest istotne. Kwestia sposobu uderzania, czy będzie to sposób tylko w dół, czy będzie to sposób naprzemienny, czy będzie to sposób mieszany. Od tego zależy naprawdę niebywale barwa tego, co wydobywamy. Na przykład ja w zasadzie gram tak, że w tempach, w których mogę zagrać, to gram cały czas w jednym ruchu kostki. Nie ze względu na to, żeby uzyskiwać wielkie szybkości poprzez sweep tak zwany, lecz ze względu na to, że dźwięk uderzony w dół jest dźwiękiem o najfajniejszym, najmocniejszym ataku, zadęciu, jak zwał, tak zwał, i brzmi on najlepiej. Thank you.
prawa ręka grała cały czas w dół. Lewa ręka stosowała różnego rodzaju sposoby artykulacji. Vibrato, glissando, granie dźwiękiem portato, czyli nieco krótszym niż legato, ale również łączonym. Teraz, gdybym to samo grał w sposób naprzemienny, pojawia się sytuacja, z którą każdy z nas, każdy z gitarzystów boryka się od samego początku przygody z instrumentem. Chodzi o to, że granie naprzemienne, czyli ten alternate picking tak zwany, jest graniem bardzo dobrym i dającym wiele możliwości, ale podstawowym problemem tego grania jest sytuacja, że ruch i dźwięk zagrany w dół jest zawsze troszeczkę różny niż dźwięk zagrany w górę. I wszelkimi ćwiczeniami staramy się doprowadzić do wyrównania tych dwóch sposobów uderzenia. Nie do końca się to zawsze udaje i raczej jest tak, że troszeczkę słychać tą sytuację, że gramy alternate picking, czyli uderzenie w górę jest minimalnie różne. Kolejny sposób, czyli economy picking, czyli granie tylko w dół. Ja tego nie potrafię i nawet nie chcę się zajmować, bo już nie mam na tyle czasu, żeby się od tego zacząć uczyć. Jest to bardzo fajny sposób grania, ale dlaczego nigdy się nie podjąłem tego sposobu grać? I tu wchodzę w spór, ale spór bardzo merytoryczny na poziomie akademickim z Bugim Skiedrzyńskim, którego tu pozdrawiam serdecznie, którego szkoła techniczna jest oparta właśnie na graniu w jednym kierunku i który poświęca życie właśnie, żeby udoskonalić ten sposób grania. Ja zacząłem grać w sposób alternate picking, czyli naprzemiennie. Bugi bardzo dobrze opanował już ten element grania economy picking, czyli grania tylko w jedną stronę. Dlaczego ja tak nie gram? Dlatego, że ten sposób grania wymaga niebywałej precyzji właśnie jeżeli chodzi o ruch w dół i górę, jeszcze znacznie większej precyzji niż w wypadku grania naprzemiennego, gdzie ręka pracując w bardzo czasami niespotykanych rytmicznie sytuacjach pojawia się ruch w górę, w dół na przykład. Nie jest to ruch miarowy, nie wiem, co ósemkę powtarzalny, tylko może być tak, że trzy dźwięki zagramy w dół, a dwa w górę, potem cztery w dół, potem pięć w górę i tak dalej. I wyrównanie rytmiczne tego typu podziałów jest dość skomplikowane. I niewielu gitarzystów, moim zdaniem, na świecie tak naprawdę potrafi to grać w taki sposób, żeby nie było tego słychać, żeby ta rytmika była wyrównana. Ale do Was należy wybór. Jeżeli chcecie zgłębić ten sposób grania, absolutnie jest on dostępny. Natomiast w moim rozumieniu jest rzecz dużo ważniejsza i do której chcę wrócić w tym momencie. Nie jest do końca istotne, jak będziesz grał. Czy naprzemiennie, czy w jednym kierunku, czy tylko z góry. Istotne jest to, żeby dźwięk artykułować i żeby sposób grania, technika ręki prawej była dostosowana nie do szybkości, tylko była dostosowana do tego, jak chcesz, żeby dany utwór, dana melodia, dana solówka zabrzmiała. Czyli dostosowujemy sposób techniki do muzyki. Po prostu. To jest moja koncepcja i ja nad tym pracuję i staram się to rozwijać. Uważam, że to, jak to ma brzmieć, jest rzeczą nadrzędną nad tym, czy ma być to zagrane szybko, wolno i jaką techniką. Tym razem będą dwa ćwiczenia wyjątkowo. Pierwsze ćwiczenie to będzie ćwiczenie, które ja znam od bardzo wielu lat i w ten sposób gra wybitny amerykański gitarzysta John Scofield. Może nie zawsze, ale dość często używa tego sposobu grania, jeżeli chodzi o artykulację. Ćwiczenie polega na tym, że jest taki koncept, który zakłada sytuację łączenia dwóch technik artykulacyjnych, legato i staccato. Jeżeli gra się takim typowym legato z dokładaniem palców, bywa, że przy graniu na dźwiękiem czystym trudno jest nam wyrównać te nuty. Czasami niektóre z nich są cichsze, niektóre głośniejsze.
Więc nie wiem, czy Scofield, ale on to pokazywał, wpadł na taki koncept. Rzecz polega na tym, że grając proste trzy nuty, na przykład zaczynając od A, oczywiście wszystkie diagramy będziecie mieli dostępne w PDF-ach, gramy sobie po kolei, na przykład próg, piąty, szósty, ósmy. I wydobywam te trzy dźwięki w następujący sposób, że dwie pierwsze nuty gram staccato, czyli uderzam kostką, a trzecią nutę dokładam poprzez hammer on, czyli dołożenie palca. Analogicznie na każdej strunie. Kiedy wracam, czyli gram od ósmego progu, 8, 6, 5, robię analogicznie, tylko gram dwie pierwsze nuty staccato, uderzając kostką, a trzecią dokładam palec. I w tempie zabrzmi to tak. Można grać dość sprawnie, ale co się dzieje? Zachowujemy tą precyzję grania staccatowego, mimo że nie gramy staccato. Te nuty są dobrze słyszalne, wszystkie są wyraźne, mimo że możemy osiągnąć znacznie większą sprawność, jeżeli chodzi o tempo. Ciekawa sytuacja, gdybyśmy wzięli gamę, najprostszą gamę. Zagrana staccato, gama, G-dur. W pozycji drugiej palcowanie czteroprogowe. Zagrana metodą łączenia legato i staccato zabrzmi tak. Prawa ręka znacznie mniej jest tutaj obciążona, gra niektóre nuty. I to jest klucz także do tego, czym w ogóle w sensie technicznym zajmujemy się na instrumencie. I tutaj mała dygresja. Coś, o czym wspominałem już, ale przypomnę jeszcze raz. Praca ręki prawej, kostkowanie, to jest coś znacznie trudniejszego, wymagające znacznie więcej ćwiczeń niż praca aparatu dłoni lewej, która może bardzo spektakularnie wygląda. Natomiast większość ćwiczeń służy temu, żeby rozwinąć pracę dłoni prawej. I kolejne ćwiczenie. Pasaże z artykulacją, diagramy, wszystko dostępne w PDF-ie. Polega to na tym, że gramy pasaże, czyli rozłożone akordy. Są to różne kombinacje akordów. Akurat ja Wam proponuję te, które widzicie. Natomiast jest tam napisana bardzo konkretna artykulacja. Staramy się to zagrać od pozycji wyższych do pozycji niższych. Jest to dość rzadkie, jeżeli chodzi o ćwiczenia techniczne. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te pasaże wymagają dość szerokiego rozstawu dłoni i grając od pozycji wyższych jest po prostu łatwiej. No i według zasady, że gramy od łatwego do trudnego, to zaczynamy od pozycji wyższych. Jak to wygląda? Gramy sobie pasaż na przykład akordu major 7. Z tym, że nie gramy go staccato, tylko gramy go w taki sposób, że w odpowiednich miejscach, tam gdzie jest zaznaczone, bądź dokładamy, tak zwane robimy hammer on, czyli gramy przez dołożenie palca, bądź gramy slide, czyli glissando, poprzez przesunięcie palca z jednego progu na drugi. I analogicznie wracając, mamy sytuację odwiedzenia palca, wydobycia dźwięku przez szarpnięcie struny. W tempie nieco szybszym wygląda to tak. Schodzimy niżej. Niżej. I tak dalej. Tą samą sytuację możemy zrobić, jeżeli chodzi o akord dominantowy. Znów mamy w odpowiednich miejscach artykulację zaznaczoną.
zauważcie, że żeby wykonać dobrze to ćwiczenie, zarówno trzeba włożyć odpowiednią siłę i technikę w zagranie tych sytuacji legatowych, jak i w synchronizację lewej i prawej ręki, ponieważ prawa ręka nie gra cały czas, tylko w odpowiednim miejscu musi się zsynchronizować z ręką lewą. Trzecia, kolejna opcja zaznaczona w materiale nutowym. Mamy akord minor 7. I tak dalej, schodzimy sobie powoli w dół. Tak jak mówiłem, ćwiczenie polega na tym, że rozszerzamy cały czas nasz układ pięcioprogowy. Dalej, kolejny pasaż. Akord półzmniejszony. Dalej mamy akord zmniejszony. Akord major 7 w kombinacjach, czyli z dokładaniem kolejnych dźwięków w górze powyżej oktawy. Takie dwie kombinacje. Tyle. Tego typu pasaże warto sobie pograć na koniec ćwiczeń rozgrzewkowych, na koniec ćwiczeń, w których gramy cały czas staccato, cały czas pracując prawą ręką, żeby trochę rękę lewą i prawą zsynchronizować, rozluźnić i nauczyć artykulacji jako takiej. Chociaż jeżeli chodzi w ogóle o pracę nad artykulacją, to wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest po prostu implementowanie artykulacji do tego, co gramy, w sposób naturalny, w sposób muzyczny, po prostu grając, starajmy się te dźwięki artykułować według tego, co dyktuje nam wyobraźnia muzyczna. I na koniec rzecz istotna. Pamiętajcie o świętej trójcy muzyka profesjonalnego, gitarzysty profesjonalnego. Brzmienie, rytm, artykulacja. Te trzy rzeczy spowodują, że to, co będziecie grali, czy będzie to proste, czy łatwe, będzie to brzmiało lepiej, będzie to brzmiało profesjonalnie, będzie to brzmiało po prostu dobrze.